trzecim już w tym roku spotkaniu Koła Naukowego Myśli Lewicowej, trzecim merytorycznym, trzecim spotkaniem z gościem. Mam dzisiaj zaszczyt powitać naszych skromnych kolegów pana profesora Krzysztofa Miłowskiego z Instytutu Literaturoznawstwa. Tak się teraz dużo mamy zmian teraz w strukturze uniwersytetu. Witam też naszego opiekuna, pana profesora Tomasza Czekona. Ja się nisko kłaniam panu profesorowi. A tematem dzisiejszego spotkania jest super pytanie. Nie wiem, na ile retoryczne dla nas, a na ile takie, na które możemy długo odpowiadać, chyba po to tu przyszliśmy. A po co lewicy literatura w ogóle, ale też po co lewicy krytyka literacka? Chociaż po lekturze tekstu Rorty'ego, na który dzisiaj się umówiliśmy, czyli fragmentu z książki Przygodność i również Solidarność. O ironii, o nadziei, liberalnej nadziei, o słownikach, o tekstach i tak dalej. Pytanie można sobie właściwie zadać każdy z nas, po co w ogóle czytać. I Rorty jak najbardziej broni tutaj, że musimy wzbogacać się w słowniki. Dlatego chciałbym dzisiaj zacząć wstęp nie jakąś merytoryczną dygresją, ale bardziej prywatną. Ponieważ zaczynałem jakieś 6-7 lat temu studia na Uniwersytecie Śląskim jeszcze jako adept chemii, na Instytucie Chemii. Miałem przyjemność pierwszy raz poznać właśnie pana profesora. Chodziło na kierunku chemia, na zajęciach z literatury science fiction i fantasy. Rorty mi powiedział, że to jest właśnie wzbogacenie słownika, nabycie nowego słownika, nabycie nowego punktu widzenia. Przy moich w sumie wtedy już rosnących zainteresowaniach filozofią było to pokazanie nowej przestrzeni, gdzie można było dokonać pewnej refleksji na temat literatury, a pan profesor na pewno też takie różne krytyczne smaczki tam wtrącał. Potem, kiedy zacząłem 3 lata temu studia na kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego, no to zwróciłem się od razu do pana profesora z prośbą o poprowadzenie naukowe. I pamiętam, że wtedy głowiliśmy się razem nad estetyką i filozofią muzyki popularnej i jazzu i pan profesor zaproponował mi lekturę teorii estetycznej Adorna. Trochę od niechcenia w sumie, ale to był chyba najsolidniejszy zastrzyk, jeśli chodzi o właśnie nowy słownik. I myślę, że bez tego zetknięcia się wtedy i personalnego, i z literaturą, to koło mogłoby nie reaktywować się rok temu. To koło mogłoby nie mieć takiego kształtu, bo Adorno, no to jest cały przestwór czerwonego, neomarxistowskiego, ale również krytycznego, estetycznego, modernistycznego, od którego odnogi prowadzą wszędzie i do tyłu, do klasycznego Marksa, i do przodu, do ewolucji, do Althusera, do Žižka, etc. Także myślę, że ta moja osobista lekcja, związana właśnie z profesorem Miłowskim, jest przykładem potwierdzającym trochę tezę Rorty'ego, przynajmniej na tyle, na ile ja rozumiem. No i w sumie z tą refleksją chciałbym was zostawić w rękach pana profesora. To ja się panu pożalę, że nie wszystko się udało, że potem udało mi się namówić pana Michała do lektury Brzozowskiego. Chociaż próbowałem przekonywać, że jeśli szukać takich oryginalnych, świeżych śladów recepcji Marksa w polskiej tradycji intelektualnej do Brzozowskiego, koniecznie trzeba się mieć. No ale dla adepta filozofii taka sugestia, żeby czytać Krytyka Literackiego. Oczywiście to jest takie bardzo szerokie rozumienie krytyki w wypadku Brzozowskiego. Chyba takie, o jakie chodzi Rorty'ego. To brzmiało nieprzekonująco. Być może Rorty przekonał pana Michała, żeby jednak temu Brzozowskiemu dać szansę. Ja przypominam, że w pana wypadku zacząłbym od tak, byka za rogi złapać i od idei. Tam legendę młodej polskiej to proszę sobie zostawić, ale ideę koniecznie. Proszę łaskawych panów. Tak się dzieje i to chyba nie jest tylko jakieś odbicie tak zwanego sporu fakultetów, który przecież ciągnie się tak długo, jak długa i stara jest instytucja uniwersytetu, że pomiędzy refleksją intelektualną spod znaku filozofii, a refleksją czy w ogóle pisarstwem artystycznym jest pewien spór. Zauważyłem na stronie Koła, że
państwu, co też nie jest oczywiste, jeśli chodzi o wybór patrona, tam patronuje Hegel, prawda? I warto sobie na przykład przypomnieć, co Hegel miał do powiedzenia o przedstawicielach szkoły jeleńskiej, a więc takich filozofujących, grupy takich filozofujących pisarzach, pisarzy niemieckich z przełomu XVIII-XIX wieku, a w tej grupie były no, mocne nazwiska, przede wszystkim Fryderyk Schlegel jako jedna z najważniejszych postaci formujących myślenie o literaturze nowoczesnej. Natomiast oczywiście, jak się Państwo pewnie domyślają, jak się Panowie domyślają, no Hegel raczej o takim na poły amatorskim, niesystematycznym, swobodnym posługiwaniu się dyskursem, dalekim od jego dyscypliny intelektualnej, fascynującej skądinąd. Po lekturze, po próbie lektury Nauki Logiki Hegla, to Państwo wiedzą, że Lina to jest pikuś po prostu. Tak? On to zdecydowanie odrzucał. Oczywiście zawsze w obrębie tradycji filozoficznej byli tacy myśliciele, którzy troszczyli się o, można by powiedzieć, literacki aspekt swojego pisania. Hegel doczekał się znakomitego krytyka w osobie Kierkegaara i parę późniejszych przykładów też można byłoby przypomnieć, ale pomiędzy taką zinstytucjonalizowaną, osadzoną w murach akademii krytyką a pisarstwem artystycznym zawsze trwał pewien konflikt. Jakkolwiek oczywiście można by wspomnieć postać Heideggera. Tak czy owak fakt, że Richard Rorty jako taki filozof z cenzusem, filozof w swoim czasie, przełom lat 80., 90., dość wpływowy i mający pozycję wtedy absolutnie światową, sięga do literatury jako nieodzownego elementu samowiedzy nowoczesnych społeczeństw zachodnich, nie jest wcale tak, jakby się mogło wydawać, oczywisty i wymagałby wyjaśnienia. Tutaj ten przypis, który być może dla Panów też jest niepotrzebny, nie wiem po prostu, ale jest związane z Rortym pewne słowo, po które on sam sięga, które jest dla niego słowem kluczem, a które może sprawić, że ktoś o takim nachyleniu lewicowym będzie się jeżył, kiedy tylko usłyszy to słowo. To słowo to liberał, liberalny, liberalizm, prawda? Po roku 2008 no to zwłaszcza, prawda? Nie ma bardziej intensywnego wyzwiska niż właśnie liberał, liberalny. A tutaj mamy gościa, który sam się przedstawia, że liberalizm jest mu bliski. Ale proszę pamiętać, że w warunkach politycznego słownika Stanów Zjednoczonych, tradycji anglosaskiej, ale szczególnie amerykańskiej, liberał to w zasadzie socjaldemokrata. Może nie lewicowiec w sensie socjalista, czy lewicowiec komunizujący, ale na pewno socjaldemokrata. I w zasadzie ten liberalizm, liberalny w ujęciu Rortiego trzeba byłoby przekładać co najmniej na europejskiego socjaldemokrata. Państwo też pamiętają o takim dosyć wyrazistym przeciwstawieniu w tekście Rortiego dwóch podstaw, dwóch zasadniczych, fundamentalnych podstaw. Oczywiście ten podział jest bardzo gruby. O, wreszcie będę mógł mówić Państwu. Bardzo Pani dziękuję, że się Pani pojawiła, bo znowu mówię Państwo. Do tej pory byli Panowie i był pewien taki zgrzyt. To jest to przeciwstawienie z jednej strony metafizyk, z drugiej strony liberalna ironistka. Oczywiście tym przeciwstawieniem Rorty się poniekąd bawi. Jest tutaj, można by powiedzieć, taki literacki rys tej klasyfikacji. Ustanawiają do swoich celów i traktują ją troszkę z przymrużeniem oka. Tak? No bo chociażby elementem zabawy jest ta gra płci w tym przeciwstawieniu, że jeżeli metafizyk, to on, a jeżeli liberalna ironistka, to ona, prawda? I on też będzie się zaliczał siebie samego do liberalnych ironisty. Ja też, Richard Rorty, jestem liberalną ironistką. I jak Państwo wiedzą, liberalna ironistka nie jest postacią, personą, figurą, która odrzuca słownik finalny, która rezygnuje, porzuca kulturowe wyposażenie, które ją kształtuje, bo Rorty sugeruje, że to jest
wątpliwy, czy taki wysiłek byłby celowy i czy taki wysiłek byłby w ogóle możliwy. Chcąc, nie chcąc, przynależymy do pewnej epistemy, przynależymy do pewnej tradycji kultury. Chcąc, nie chcąc, dany jest nam ten język, w którym przebiegła nasza inkulturacja. Natomiast Państwo też pamiętają o tym, że specyficzną cechą liberalnej ironistki jest to, że ma ona wyostrzoną świadomość tego, że jej słownik finalny, że jej dyskurs, że można, tak to też można rozumieć, nie jest absolutny, czy też usytuowany hierarchicznie wyżej w stosunku do innych. Albo, już mówiąc kategoriami metafizyka, nie jest bardziej wiarygodny, nie jest bardziej uzasadnialny, tak? Nie jest bliższy, no już może mówiąc filozofii, kategoriami bardzo, bardzo dawnej filozofii, nie jest bliższy prawdy. A literatura jest przedstawiona przez Rortiego jako ta instytucja kultury nowożytnej, która przede wszystkim właśnie zasadniczo nam o tym przypomina, że kultura ma wymiar międzyjęzykowy, że teksty literackie funkcjonują na obrzeżach i być może taka pograniczna, troszkę marginalna pozycja, niepewna pozycja kultury literackiej, z jednej strony, prawda, każda literatura narodowa ceni swój kanon. Mamy kanon literatury zachodniej, mamy być może budowany kanon czy kanon literatury światowej itd., itd. Ale z drugiej strony, mimo tego dowartościowania, także przez tryby edukacji literatury, status literatury zawsze jest dyskusyjny, status literatury jest niepewny, zawsze można wzruszyć ramionami i powiedzieć, to wszystko wymyślone. I tej takiej być może prostej reakcji wcale nie chciałbym lekceważyć. Ona jest wcale rozsądna. Wyobrażam sobie, że być może stało się to udziałem kogoś z Państwa, że kilka lat temu, po fortunnym odbyciu egzaminów maturalnych i przyjściu na studia, Państwo sobie powiedzieli, no, koniec z pewnymi takimi trudnymi, dziwacznymi przedmiotami, chociaż to ciekawe, co są i fizycy mają do powiedzenia człowieku, o świecie i tak dalej, ale koniec z takimi przedmiotami jak fizyka i inne rzeczy, które męczyły, ale koniec też z takimi głupotami jak literatura, tak? Teraz pójdę na filozofię, teraz pójdę na historię i będę czytał rzeczy, które dotyczą prawdziwego świata, a nie zawsze jakieś głupoty. Ten dwuznaczny, niepewny, kłopotliwy status literatury, który powoduje, że zawsze można ją zakwestionować i podważyć. Podważyć ją jako nośnik. Nie dlatego, że ona jest wadliwa, głupia, nieciekawa, ale podważyć ją jako literaturę. Dziwny sposób komponuje się z tym, że literatura jest wielojęzyczna, zwłaszcza literatura nowoczesna. Pokazuje rozmaite perspektywy, odwraca punkty widzenia. Powiedziałem zwłaszcza literatura nowożytna, czyli zwłaszcza literatura nowoczesna, ale to nie znaczy, że tego nie ma w literaturze dawnej. Tak? Proszę przypomnieć sobie Homera i w jaki sposób Homer pokazuje Trojan, tak? Czyli Azjatów. Proszę wspomnieć chociażby taką tragedię jak Persowie. Proszę wspomnieć chociażby obraz Dydony w Eneidzie Wergiliusza. Oczywiście w tejże Eneidzie Wergiliusz tłumaczy jako nadworny poeta Oktawiana, dlaczego Rzymianie musieli w tym konflikcie kultur i cywilizacji z Kartaginą wygrać. Tak? Ale ta scena, w której dopuszcza do głosu Dydonę, która przedstawia swoje pretensje i żale ze swojej perspektywy, jest ciekawa zarówno z takiego, bym powiedział, ideowo-politycznego punktu widzenia, ale także i z genderowego, bo to jest jeden z takich, a przy literaturze rzymskiej, kto wie, czy nawet nie pierwszych przykładów dopuszczenia do głosu również perspektywy kobiecej. Jest coś w literaturze takiego, że ona zawsze umiała przynajmniej otworzyć okno na tą perspektywę, na tą punkt widzenia, który nie mieści się w głównym nurcie tradycji kulturowej.
Literatura nowożytna i nowoczesna to intensyfikuje na tyle, że powiada się, i powiada to nie tylko Michał Bachtin, że szczególnym wyróżnikiem literatury nowoczesnej jest wielojęzyczność. To oczywiście nie znaczy, że teksty są napisane naraz w wielu językach. To się może zdarzyło Jamesowi Joyce'owi w Finnegan's Wake, prawda? Chodzi o to, ta wielojęzyczność, to jakby obecność w tekście literackim rozmaitych socjolektów obok siebie. I to w taki sposób, że nie są one znowu ułożone hierarchicznie, ale czytelnik zmienia perspektywy, widzi raz wydarzenia z jednej perspektywy, raz wydarzenia z drugiej perspektywy. Mało tego, proszę Państwa, wyróżnikiem literatury nowoczesnej jest to, że ona przestaje być literaturą rozumianą jako taka kategoria uniwersalna, jako coś, co poddaje się pewnej uniwersalnej i transhistorycznej czy pozahistorycznej definicji. To się jeszcze dzieje w XVII wieku. Spór starożytników z nowożytnikami po ogłoszeniu przez Karola Perrault tego bajek, takiego poematu Wiek Ludwika XIV. Wybuchł spór, bo w poemacie znalazł się taki wątek prowokacyjny, że kultura francuska za czasów Króla Słońca prześcignęła wzorce antyczne. Tak? Jesteśmy pod względem kultury jakby lepsi, bogatsi, poszliśmy dalej niż starożytni. Oczywiście Państwo wiedzą, że w zasadzie od końca starożytności kultura starożytna, ale to jeszcze wzmacnia renesans, jest niedoścignionym wzorem, tak, któremu co najwyżej można się starać dorównywać, ale ten wzór to troszeczkę jak ten króliczek z piosenki Skaldów, zawsze go nie dościgniemy. A tu się okazuje taka teza, że tu się pojawia taka teza, że dzisiejsza literatura jest lepsza, a przynajmniej jest inna. W swoim czasie bardzo burzliwa debata, cały Paryż na ten temat kłócił. Powstawały specjalne gazety, w których ta debata była omawiana i były przedstawiane racje jednej czy drugiej strony. Ale od tego czasu zaczynamy dostrzegać, że literatura nie jest kategorią uniwersalną, ale literatura jest kategorią historyczną. W XVIII wieku dostrzegamy, że literatura bywa zróżnicowana pod względem, bym powiedział, kulturowo-społeczno-geograficzne. Z panią Madame de Stael zrosło się takie rozróżnienie. Kategoria literatury północy i kategoria literatury południa. Tak? Inną specyfikę, inne normy estetyczne, ale też inny etos ma literatura północy, bo inny krajobraz, inne reguły życia, inne wzorce kulturowe, w związku z tym inny charakter ma literatura południa. Ale sama myśl pojawia się w połowie XVIII wieku. Nie pani de Stael mimo wszystko była autorką takiego rozróżnienia. Ono zostało wypracowane w zasadzie przez całe oświecenie i podarowane romantyk. Jeżeli w romantyzmie pojawia się kategoria literatury narodowej, to w tej chwili myślimy o kategorii literatury narodowej jako czegoś, co jest różne od innych literatur narodowych. Jaki z tego wniosek? Literatury nie ma jednej. Ale w tym samym czasie ten proces trwa mniej więcej do połowy XIX wieku, a około 1840 roku już w zasadzie jest domknięty. Krystalizuje się świadomość, że również literatury narodowe są bardzo istotny sposób zróżnicowane wewnętrznie, chociażby z uwagi na różny, odmienny adres czytelniczy. Około 1840 roku ostatecznie klaruje się model tego, co czasem nazwano literaturą popularną. Umberto Eco wskazuje na powieść Eugeniusza Si, francuskiego pisarza, który chciał bardzo zostać autorem takich super, ekstra, wysokich, wzniosłych poematów, ale napisał powieść, ta powieść zdobyła całą Europę, nazywała się Tajemnice Paryża. I ta powieść jest praprzodkiem wszystkich opowieści o superbohaterze, wszystko jedno literackich, komiksowych, filmowych. W niej się pojawia właśnie taki bohater, który likwiduje, czy wyrównuje krzywdę społeczną za pomocą nadludzkich mocy. Nie będę streszczał tej historii, natomiast Państwo być może są ciekawi, jakimi to nadludzkimi mocami został wyposażony ten bohater. O dwóch takich siłach, czy dwóch źródłach tej siły można mówić. Po pierwsze, jest nieprzyzwoicie bogaty. Po drugie,
miał kontakt z mnichami chińskimi, którzy go wyszkolili w sztuce walki. Dlatego nocami udaje się w zakazane dzielnice Paryża, proszę pamiętać, to jest 1840 rok mniej więcej, i tam poluje na rozmaitego rodzaju łotrów. Ma swoje powody, nie będę w to wchodził. Więc świadomość tego, że literatura jednego języka, jednego obszaru kulturowego jest też literaturą zróżnicowaną. Mamy co najmniej literaturę i poezję z perspektywy języka XIX wieku, co najmniej do końca XIX wieku, literaturą artystyczną będzie poezja. Literatura to to, co związane z rynkiem, to to, co związane z gazetami, to to, co adresowane do szerokiej publiczności i artysta, poeta, geniusz, taką literaturą będzie jeszcze pogardzał, ale w gruncie rzeczy Państwo wiedzą, ten konflikt pomiędzy kulturą wysoką, to nie tylko z perspektywy literatury, miał również przełożenie na znakomite połacie wieku XX. I teraz fakt, że nie ma literatury, nie ma jednej literatury, są rozmaite literatury, są różne literatury, powoduje, że pojawia się potrzeba instytucji, która by pomiędzy tymi zróżnicowanymi obszarami kultury literackiej, bardzo często niewspółmiernymi, czy trudno przekładalnymi, pośredniczyła. Rothe o tym pisze w ten sposób. Ja korzystam z tego pierwszego przykładu. On mi się wydaje lepszy językowo. Powiada w ten sposób. Wpływowi krytycy nie podejmują się wyjaśnienia właściwego znaczenia książek, czy oceniania czegoś, co się zwie wartością literacką. Poświęcają swój czas na umieszczanie książek w kontekście innych książek, postaci pośród innych postaci, dokonują nieustannego, no można by powiedzieć, rekonfigurowania tekstów i rekontekstualizacji tychże tekstów. Istotne tutaj jest jeszcze coś ważnego. Jeżeli w nowoczesnej kulturze literackiej kształtuje się takie myślenie o literaturze, które zakłada, że literatura, czy może inaczej, zadaniem pisarza jest przekraczać, w ogóle artysty, jest przekraczać zastane rozumienie literatury. Dotyczy to również literatury popularnej. Proszę zwrócić uwagę, że te nazwiska pisarzy popularnych, które wydobyły się na niepodległość, które zyskały taką, także i rynkową, mocną sygnaturę, to tacy autorzy, którzy stworzyli własną odmianę jakiejś konwencji, własną formułę jakiegoś gatunku, stali się jej klasykami, prawda? Więc to dzieło przekodowania zastanej formuły dotyczy zarówno artysty z przestrzeni pisarstwa wysokiego, jak i z pisarstwa popularnego. Ale pojawia się również w związku z tym konieczność przekodowania tego nowego doświadczenia literackiego, artystycznego na nawyki czytelnicze. Z tego punktu widzenia cnotą czytelniczą będzie nie taka lektura, która jest lekturą tego, co już przeczytałem, czyli to nie jest lektura, do której zachęcano nas w takich broszurkach dedykowanych najmłodszym czytelnikom w latach 70., 80. Były takie książeczki z napisem "Znacie to, posłuchajcie". Nie lektura repetytywna, ale taka lektura, która ma być lekturą innowacyjną. To znaczy taka lektura, w ramach której, mówiąc już Rorty, próbujemy redefiniować swój własny słownik i swoje własne nawyki percepcyjne. To może być lektura powtórna, potrójna, potwórna rzeczy, którą wcześniej czytaliśmy. Rzecz w tym, żeby to była lektura, która przemodelowuje nasze wcześniejsze lektury. I krytyka literacka też się pojawia jako taka instytucja, która balansując pomiędzy pisarzami a czytelnikami chce stymulować te nawyki czytelnicze. Rothe powiada też tak. Zwracamy się ku krytykom, my, liberalne ironistki czytają krytyków literackich, dlatego że krytycy posiadają wyjątkowo rozległy zakres wiedzy. Są oni doradcami moralnymi nie dlatego, że mają specjalny dostęp do prawdy moralnej, lecz ponieważ są bywali.
czytali więcej książek i przez to łatwiej im uniknąć uwięźnięcia w słowniku jednej książki. Być może, ale przyznam się, że akurat jest kilka takich sformułowań, które uważam za kłopotliwe i które mnie osobiście rażą. Krytycy posiadają wyjątkowo rozległy zakres wiedzy. No, może i tak, w tym sensie, że czytają rozmaite książki z rozmaitych obszarów, z rozmaitych dziedzin, tak? Ale zawsze jest to lektura amatorska, czy najwyżej półfachowa. Tak? Nie może być inna, bo wtedy musieliby czytać jak profesjonaliści książki z jednej dyscypliny, bądź nawet z tej dyscypliny. Są bywami. Też kłopotliwe. To bywanie jako taki, może mogące się kojarzyć z przywilejem społecznym, też jest tutaj kategorią kłopotliwą. Czytali więcej książek i przez to łatwo uniknąć uwięzienia w słowniku jednej książki. To może lepiej, ale w związku z tym wyjdźmy od tego właśnie ostatniego zdania. Czytali więcej książek i przez to łatwiej uniknąć uwięzienia w słowniku jednej książki. Powiedziałbym tak, nie tyle może czytali więcej książek, bo jak to sprawdzać? Za pomocą jakichś testów? A poza tym, co to za różnica? Co wynika z faktu, że ktoś przeczytał 74 książek, a ktoś inny przeczytał 20? Wyścigi jak w szkole podstawowej, kiedy pani bibliotekarka odnotowuje na naszej karcie, ile książek wypoczęliśmy, a potem to się przekłada na jeden z takich elementów oceny z zachowania. Przynajmniej tak było w moich czasach. To nie ma sensu, tak? Żadne zawody w czytelnictwie narodowym nie są tutaj czymś, co należałoby traktować poważnie. Istotne jest na pewno natomiast to, co z książkami robimy. W związku z tym bym na tyle poprawił Rottiego, czy może go lekko zreinterpretował, że powiedziałbym, krytycy czytają inaczej. Krytycy czytają nie po to, żeby odkryć ostateczną treść danej książki, nie po to, żeby zdefiniować tą książkę, nie po to, żeby, no jest o tym też mowa wcześniej, prawda, nie dążą do właściwego wyjaśnienia, do wyjaśnienia właściwego znaczenia książek, do oceniania tego, co się zowie wartością literacką, dążą do nieustannej rekonfiguracji, przemieszczania książek w inne perspektywy. Tak? Czyli można powiedzieć, z punktu widzenia Rottiego jesteśmy krytykami literackimi, czy bywamy krytykami literackimi wtedy, kiedy absorbujemy no na przykład Marksa w nieoczywistym kontekście literackim. Albo odwrotnie. Nieoczywisty kontekst literacki służy nam do eksplikacji, albo nawet do konfrontacji z pewnymi fragmentami tekstu Marksa. Nie po to, żeby Marks nam objaśnił tekst literacki. To byłoby działanie, bym powiedział, systemowe, tak? Ale po to, żeby przemieścić oba te teksty, i ten, który czytamy, i ten, który stanowi kontekst, w nieco inną perspektywę poznawczą. Państwo zapytają, po co? Rorty takiej udziela odpowiedzi, że chodzi o pewien dystans, ale też, myślę, przepisywanie i redefiniowanie własnego słownika. Jest też takie pojęcie Rottiego, które bywa przez Szachaja, co najmniej przez Szachaja, tłumaczone jako etnocentryzm. Etnocentryzm jest kategorią, którą Rorty akceptuje. Tylko że w języku polskim pojęcie etnocentryzmu jest dosyć kłopotliwe. Może rodzić pewnie niepokojące konotacje. Myślę, że tą kategorię Rottiego lepiej byłoby oddać za pomocą słowa stronniczość. Więc Rorty powiada tak, my wszyscy, także liberalne ironistki, bywamy stronniczy. Bywamy stronniczy dlatego, że operujemy z określonej perspektywy i operujemy określonym językiem. Rzecz w tym, żeby mieć świadomość, że prawomocność tej perspektywy jest ograniczona, prawomocność tego języka jest ograniczona, a poza nią są jeszcze inne perspektywy i inne języki. Na pewno konsekwencją takiej postawy będzie dosyć wyrazisty relatywizm, co bardzo często, zwłaszcza przez metafizyków, jest poczytywane tutaj za fundamentalną wadę takiej
postaci, ale z drugiej strony nasza świadomość historyczna, którą nabyliśmy na progu nowoczesności, która nas już definiuje od tamtej pory, powoduje, że trudno nie być w większym czy mniejszym stopniu nam, ludziom nowoczesnym, relatywistami. Jesteśmy świadomi tego, że kultura, w której uczestniczymy, ma charakter historyczny, że ludzie wcześniejszej epoki myśleli, pisali, tworzyli inaczej, nasi następcy będą pisali, myślili, tworzyli inaczej. Wincenty Kadłubek, pisząc Dyrdymały o wojnach Lechitów z Juliuszem Cezarem, postępował absolutnie w zgodzie z najnowszymi trendami metodologicznymi swojej epoki, które poznał bezpośrednio w Sorbonie. Tak? One nas bawią. Ale proszę Państwa, w związku z tym jakżeż możemy mieć pewność, że za kilkaset lat nasza poprawność metodologiczna nie będzie bawiła naszych następców. A więc tak czy owak, po pierwsze, wszyscy jesteśmy skazani na relatywizm. Być może relatywizm w wypadku liberalnej ironistki jest szczególnie mocny, wyrazisty, ale ja bym powiedział po prostu samoświadomy. Ale to samo można też zobaczyć z innej strony i wtedy zauważyć, że ów relatywizm jest warunkiem pewnego otwarcia w polu indywidualnej, zbiorowej tożsamości. Dlatego, że skoro operuję oczywiście własnym słownikiem, ale jednocześnie wchodzę w interakcję z innymi słownikami, to jestem jak najdalszy od tego, żeby postrzegać swój język, jako swój dyskurs, jako systemowy, jako zamknięty, jako, mówiąc kategorią wspomnianego wcześniej Michaiła Bakhtina, zwieńczony, jako definitywny, spójny, mający charakter słownikowy. Nie dlatego, że poszczególne pojęcia mogą zostać przepracowane, ale on sam jako całość też może być przepracowany, choćby przez jakieś intertekstualne relacje z innymi dyskursami. Gdyby przełożyć tę kwestię na kwestię tożsamości, to oczywiście można byłoby powiedzieć, że w gruncie rzeczy ta postawa właśnie, postawa, którą Rorty łączy z lekcją literatury i krytyki literackiej odbieraną przez współczesną kulturę, służy takiej progresywnej i otwartej pedagogice podmiotu, indywidualnego i zbiorowego. I otwiera pole do samoemancypacji. I na to chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Tym bardziej, że kategoria emancypacji, jako kategoria również o nacechowaniu politycznym, znajduje się obecnie w dużym kryzysie. Wydaje się, że wypaliła się jej nośność, taka polityczna i, bym powiedział, przyciągająca, już przestaje przyciągać. Choć oczywiście Państwo wiedzą doskonale, że to jest oczywiste skądinąd, że to nie znaczy, że nie ma takich grup społecznych, które są pokrzywdzone, które są traktowane na innych, gorszych prawach niż grupy uprzywilejowane, w związku z tym nie należy działać w ich obronie. Niemniej trudno sobie, kryzys być może lewicy, kryzys myślenia lewicowego wynika z takiego uwiądu siły przyciągania kategorii emancypacji. Aktywność polityczna grup lewicowych bardzo często polegała na tym, że w XX wieku, jeszcze w XIX wieku, tak, los inteligenta jako nośnika świadomości rewolucyjnej polegał na tym, że należało pójść do upośledzonych i uświadomić im to, że są upośledzeni i wyzyskiwani, tak żeby rósł ten moment rewolucyjny. Więc oczywiście można zwrócić się dzisiaj także, czy próbować się zwrócić dzisiaj do klasy ludowej. Ta kategoria jest takim, myślę, fetyszem dzisiejszej młodej lewicy, tak? No ale co, jeśli klasa ludowa nie życzy sobie być emancypowana, a przynajmniej znaczna jej większość? Nie rozstrzygam tej kwestii i nie chcę rozstrzygać. Nie chcę bynajmniej czynić czy dworować sobie z takich wysiłków, ale proponowałbym, żeby zacząć od samoemancypacji i od prawa do samoemancypacji dla możliwie szerokich grup społecznych. Wspomniany przeze mnie wcześniej, w innych okolicznościach, Stanisław Brzozowski w bardzo wczesnym artykule z początku swojej działalności pisarskiej pisał o tym, że
Zadaniem lewicy jest jedno, rozszerzenie prawa do decydowania o sobie, do decydowania o rozumieniu, o dobrze i źle, to nie błąd, Brzozowski naprawdę tak napisał, o dobrze i źle, był z kongresówki, naszą gramatykę tworzyli profesorowie z Galicji, krakowscy, dlatego mamy teraz o dobru i o złu, a u Brzozowskiego jest o dobrze i o źle. Oczywiście to dobrze i o źle jest tylko synekdoką, jest takim wyciągiem. Tu nie chodzi tylko o dobro i zło. Tu chodzi o definiowanie, o prawo do definiowania wszystkiego. Do ustalania także swojej tożsamości. Ale to prawo jest prawem indywidualnym i zarazem społecznym, i zarazem socjalnym. Tak? Co byłoby z punktu widzenia Brzozowskiego zadaniem lewicy? Upominanie się o to, żeby ten przywilej przysługiwał możliwie najszerszej grupie społecznej. Dlatego warto pamiętać o tym prawie i prawie do prawie i obowiązku samoemancypacji, a myślę, że przy prawie i obowiązku samoemancypacji pewna lekcja literatury i lekcja krytyki literackiej związana z tym, że samoemancypacja jest jednocześnie prawem do samostwarzania czy samowypracowywania się. W zasadzie ad infinitum. Tutaj to doświadczenie kultury literackiej bardzo dobrze to pokazuje. Przynajmniej przy takim rozumieniu krytyki i literatury, jakie wydobywa mniej więcej Rolnik. Na koniec pozwolę sobie podjąć pewien wątek, który może być poniekąd kłopotliwy. Mamy książkę, która, trudno powiedzieć, że jest monografią Rolniego, to jest książka Tomasza Umerlego. Monografią Rolniego była na pewno praca Andrzeja Szachaja, zresztą bardzo wartościowa. Ale mamy książkę Tomasza Umerlego, 30-paroletniego mniej więcej literaturoznawcy z Poznania. Trocki, Storczyki, literatura. Miejsce literatury w autobiografii intelektualnej Richarda Rortiego. I na koniec, odwołując się do tej książki, pozwolę zmierzyć się z problemem związanym z tym prawda takim dziwnym, nieokreślonym statusem literatury, która jest narażona zawsze na to, że wytykamy jej, że to tylko fantazja, że to tylko fikcja, że to nie ma nic wspólnego, czy nie ma to wiele wspólnego z prawdziwym życiem. I Tomasz Umerle powiada, że Rortyzm sięgający po literaturę jednocześnie nieustannie szuka sposobu na to, jak przekroczyć fantazję. Jak uchylić sprzeczność pomiędzy zaangażowaniem i ironią? Liberalna ironistka, która ma świadomość do swojego języka, ale też innych języków, jednocześnie ma być personą zaangażowaną. Umerle pisze, że tożsamość bohaterki Rortiego okazuje się, to cytat ze strony 84, rozdarta między prywatną przyjemnością ironistki, a lękiem przed tym, iż prywatne przyjemności mogą kogoś w bolesny i niesłuszny sposób przepisać lub przeoczyć. Nieco aktualizując ten problem, powiedzielibyśmy, że liberalna ironistka, wyobrażam ją sobie w tej chwili w roli akademickiego profesora, obawia się, że jej przywileje, na przykład przywilej dzielenia się publicznego własnymi fascynacjami lekturowymi lub przywilej komentowania Derrida w ramach akademickiego kursu, te przywileje uprawiania swoich prywatnych fantazji w publiczny sposób są okupione kosztami przerzuconymi na innych, na prekariuszy, w tym również jej własnych doktorantów czy studentów. Jak z tego wybrnąć? W tym momencie na scenę wkracza literacka intelektualistka, prowadza Umerle taką zmodyfikowaną wersję liberalnej ironistki, nazywa ją literacką intelektualistką, która właśnie w literaturze znajduje podniety do zmiany słownika, redeskrypcji siebie i świata, tak by wciąż na nowo ustanawiać osobistą relację do problemów i ludzi. I puenta Rortiego, przekroczenie fantazji, polegało nie na wyeliminowaniu pożądania ze strony innego, ale na redeskrypcji tego pożądania, jego reinterpretacji.
Chodziło o to, by w wymarzonym przez Amerykanina społeczeństwie pozostawić ludziom jak najwięcej przestrzeni do praktykowania ich prywatnych potrzeb, o ile nie szkodzą one innym. Tutaj muszę zrobić nie tyle przypis, co pewien komentarz, bo wydaje mi się, że to nie wystarczy. Gdybyśmy urwali w tym miejscu, gdybyśmy zgodzili się na taką konkluzję, to byśmy rzeczywiście w Rortym zobaczyli liberała, który marzy o społeczeństwie, w którym każdy może uprawiać swój prywatny ogródek. Chodzimy, ci, którzy mają takie szczęście, do pracy w korporacji, a potem po godzinach, jeżeli jeszcze mamy czas, oddajemy się prywatnym hobby. Na przykład czytaniu książek. Tak by to mniej więcej wyglądało. Otóż myślę, że nie. Że istotą byłoby tutaj walka o to, aby te prywatne fascynacje móc prowadzić w przestrzeń publiczną. I oczywiście to jest na przykład przywilej akademika. Czy przywilej w ogóle kogoś, kto funkcjonuje na scenie publicznej. Ale jeżeli dysponuje tym przywilejem, to także, żeby pamiętać, należałoby pamiętać o tym, że na tym sprawa się nie kończy. Że inni też mają do opowiedzenia własne historie i należałoby tę możliwość zapewnić. Własne historie oczywiście mogą być realizowane za pomocą różnych konwencji, różnych poetyk, różnych ideologii itd. itd. I to mogą być ideologie czasami mocno dyskusyjne. Tak? Jasne, że tak, oczywiście, ale jeżeli pamiętamy, że te narracje, o które tutaj chodzi i te historie, o które tutaj chodzi, mają służyć przepracowaniu samego siebie, wprowadzalibyśmy ten element przepracowywania siebie, no to by tak wcale być nie musiało. Opowiadamy te historie po to, nie w imię może jakiejś narcystycznej potrzeby wypadnięcia lepiej niż inny autor, niż inny wykładowca. Nie w imię tego, by naszej, nie wiem, interpretacyjnej woli mocy, ale po to, żeby wprowadzić w przestrzeń publiczną pewien specyficzny punkt widzenia. Także dlatego, że nasza historia może zahaczać o inne historie, że nasz punkt widzenia może być perspektywą pewnej grupy. Tak? Nie wiadomo, czy tak będzie. Możemy opowiadać tylko własną historię, historię czytelnika, historię prekariusza, historię studenta, który ma dosyć mierne perspektywy zaczepienia się po studiach w pracy, znalezienia pracy, która dawała mu satysfakcję itd., itd. Ale te historie w przestrzeni publicznej mogą stać się czymś więcej niż tylko i wyłącznie indywidualnymi historiami, dlatego że jest to przestrzeń publiczna. Więc tego, czego mi tutaj brakuje, może nie tyle u Rortiego, co u Merlego, to troska o to, jak przekroczyć granicę między tą przestrzenią publiczną a przestrzenią prywatną, odwrotnie, pomiędzy przestrzenią prywatną a przestrzenią publiczną. Natomiast jeżeli to prawo do walki o własną opowieść ma mieć też sens taki progresywny, czy ma mieć walor progresywny, to musi to być powiązane właśnie z takim elementem autokonstrukcji, autorefleksyjności, gotowości do przekształcenia własnego słownika, do czegoś, co w starym słowniku filozoficznym nazywano czasami samorozwojem. Być może także kategoria samoancypacji mogłaby być tutaj kategorią właściwą. I to właśnie chciałbym zaproponować, że zanim przejdziemy do troski o innych, zanim przejdziemy do przemyślania tego, jak działać na rzecz innych, to zajmijmy się przede wszystkim możliwością spojrzenia na samego siebie w taki sposób, żeby za każdym razem siebie przekształcać, przechodzić do nieco innej formuły dyskursywnej, przekraczać to, co do tej pory udało mi się powiedzieć, przekraczać te lektury, które do tej pory podjąłem. I tak bym też tłumaczył naszą powinność w sensie akademickim. Oczywiście czasami musimy też poszukiwać system, ale myślę, że przy pewnym nawet zdroworozsądkowym podejściu jest to do zrobienia i robienie punktów niekoniecznie musi wykluczyć
założenie, że piszemy, myślimy, czytamy, mówimy, rozmawiamy po to, żeby powiedzieć coś, czego jeszcze nam się nie udało powiedzieć, nawet gdyby to coś bywało czasami dla nas zaskoczeniem. To zresztą byłaby pewnie okoliczność bardzo pożądana i niesłychanie ciekawa. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli literatura jest takim obszarem niesystemowym, niezdefiniowanym, to ona w szczególny sposób ułatwia takie pojmowanie aktywności intelektualnej. Nie czytamy po to, żeby wydobyć myśl poety, ale czytamy po to, żeby przepisać, przetworzyć i czytamy przez siebie tekst, ale proszę Państwa, to jest uczone samego siebie. W ostatecznym rachunku celem Państwa studiowania jest to, żeby być innym na wyjściu niż byłem na wejściu. Czego Państwu z całego serca życzę, a i sobie życzę, bo mam taką nadzieję, że jeszcze nie do końca się zdefiniowałem, określiłem, zamknąłem, więc być może jeszcze parę jakichś takich zaskakujących konfrontacji lekturowych i nie tylko nawet przede mną, a na pewno tym bardziej przed Państwem. Dziękuję bardzo.